przerwie zwrócono mi uwagę na jeden taki, jedno takie miejsce, które może wątpliwości budzić co do tego, co mówiłem. Mianowicie w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy. Dotarł też do Derby i Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, to też wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. W związku z tym, że jest to w pozornej sprzeczności ze stwierdzeniem z listu Galacjan, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam już nie pomoże, więc wyjaśniam. Żydzi, również ci nawróceni, może jeszcze tak, żydostwo dziedziczy się po matce, a nie po mieczu. W związku z tym Tymoteusz był synem Greka i Żydówki. W związku z tym był wychowany odpowiednio do tradycji żydowskiej. W związku z tym w jego przypadku obrzezanie nie było cofnięciem się, lecz było po prostu konsekwencją przyjętego przez niego stylu życia. Zgasło. Przepraszam. Już? I jest powiedziane, po co on go obrzezał. Mógł go równie dobrze nie obrzezać. On go obrzezał po to, żeby Tymoteusz miał posłuch pośród Żydów, którzy w tych okolicach żyli. Wiadomo, wiecie, no Żydzi nie będą słuchać gojów, tak? Goj dla nich, no dobra, mniejsza z tym. Nie będę się w to wdał. Bardzo ciekawy, dziwny przekład tego wersetu. Żeśmy walczyli z tym wersetem, bo on zazwyczaj 2.13. Ja przeczytam, jak on brzmi w wersji Biblii tej. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Problem tylko polega na tym, że we wszystkich prawie przekładach jest to tak przetłumaczone, natomiast tamtych dodatkowych słów nie ma. Tam jest dosłownie tak. Sąd bez miłosierdzia nie uczynił miłosierdzia. Tam jest dosłownie tak. Nie ma żadnym... Odbywa się nad tym, który miłosierdzia nie... tam czegoś tego w ogóle nie ma. I to nie tylko w tekstach bizantyjskich, ale w ogóle w żadnych. To jest jakby... No, ktoś kiedyś tak to przetłumaczył i pozostali tłumacze poszli za tym. Natomiast ja nie widzę powodu dodawania tam dodatkowych słów, skoro list jest napisany na okoliczność mordu sądowego. Więc ja tu widzę odbicie tej po raz kolejny tej samej prawdy. Sąd bez miłosierdzia nie uczynił miłosierdzia. Zupełnie prosto przekazana prawda, bez dodatkowych słów. O, tu macie pozostałe przekłady. No, pozostaje kilka, tak, te najważniejsze. Chlubi się miłosierdzie sądem. Zaraz będziemy się zastanawiać nad tym, o jakim sądzie tu może być mowa. Moim zdaniem to jest mowa o tym sądzie, na którym skazano brata na śmierć. To jest mowa o tym sądzie. W 5 rozdziale o tym będzie mowa. Zabiliście. Jak to tam jest powiedziane? Wydaliście skazujący wyrok, zabiliście sprawiedliwego, nie opiera się wam. To jest do bogatych. No, 2.6, jeszcze te 2.6 możemy zobaczyć.
2:6. Chodziło mi raczej o to z tymi przykazaniami, że jeśli nie cudzołożysz, ale mordujesz. Tu jest błąd. A tam jest dosłownie nieczyniącemu, a nie nieczyni. Sąd bez miłosierdzia, nieczyniącemu miłosierdzia. Sąd bez miłosierdzia, nieczyniącemu miłosierdzia? No to musimy poprawić przekład. Sprawdź to, Krzysiek. Ok? Jeśli tak jest, to sąd bez miłosierdzia czyniącemu, tak? To w tym momencie to zmienia treść. To w tym momencie zmienia treść. Jak jest? Sąd bowiem bez miłosierdzia nad tym, który nie czynił miłosierdzia. A miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Odbędzie się zaznaczone jako wstawione słowo. Czyli sąd bowiem bez miłosierdzia nad tym, który nie czynił miłosierdzia. Krzysiek to już sprawdza? Nie, nie. Dobra. W każdym razie czy w wersecie 11 ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Czyli jakby no nieprzypadkowo wymienione są te dwa przykazania. No i jaki jest, o jakim jest sądzie tutaj w tym miejscu mowa? No chciałbym to rozwinąć w kwestii tego, co oznacza to zdanie po myślniku. Chlubi się miłosierdzie sądem. Będziemy o tym mówili przy okazji początku trzeciego rozdziału, gdzie jest powiedziane, niech niewielu z was zostanie nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. I o tym będę mówił przy tej okazji. Będę mówił o tym, że tak naprawdę chrześcijanin, który żyje chrześcijańskim życiem, nie musi obawiać się sądu. W związku z tym surowszy wyrok nie oznacza wyroku kary, dlatego że kara została już poniesiona. W związku z tym, jeśli żyjesz życiem chrześcijańskim, żyjesz miłosiernie, postępujesz z innymi, w związku z tym nie tylko nie musisz się obawiać sądu, ale możesz oczekiwać nagrody na sądzie. Moim zdaniem ten drugi sąd dotyczy sądu przed stolicą Chrystusową, przed którą stanie każdy wierzący. No i proste pytanie, czy okazujesz miłosierdzie? W ogóle co to jest miłosierdzie? Tam jest prawie imię słów, ale czas przeszły dokonany, więc przeszły dokonany, to mówię, że jednak uczynił i raczej tu jest kto nie uczynił miłosierdzia, ale tam jest, dotyczy kogoś, kto tak zrobił. Nie? Bo sąd bez miłosierdzia, jak powinno być? Dosłownie jest tak, bo sąd bez miłosierdzia, który nie uczynił miłosierdzia. To jest sąd bez miłosierdzia, czyli który... temu, albo temu, tu trzeba dodać, tu słów chyba... Ale chodzi... czy temu? Czy nie uczynił miłosierdzia sąd? Jest rodzajnik określony, który raczej sugerował kogoś. Kogoś. No to musimy to poprawić w takim razie. Okej. Okay. Czyli dotyczy to, czyli jakby tutaj mamy zestawienie takie antynomiczne, tak? Sąd bez miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się sądem. Jeśli nie masz miłosierdzia, drżyj. A powiedzcie mi, co to jest miłosierdzie? Jak byście je zdefiniowali? Litości. To jest bliżej. Tak, miłosierdzie i litość była zamiennie. Jako
Misericordia, tak? Misericordia to był taki mały sztylet, rycerze go nosili do dobijania z miłosierdzia pokonanego wroga. No, pamiętam też, że czytałem jakieś lekcje katechezy dla żołnierzy, kiedy ksiądz ich uczył, żeby w ramach miłosierdzia, ponieważ nie wolno już rannego pchnąć drugi raz bagnetem, to żeby obrócili ten bagnet tam w tym brzuchu, żeby nie trzeba było go drugi raz pchnąć. Czy to jest o tym? No. No bo to jest nie po chrześcijańsku pchnąć rannego, tak więc. A obrócić mu w BBH. No, śmierć jest dobrą rzeczą. Tak. Zbawionego. Tak. Tak. Dobra. Co to jest to miłosierdzie? Macie jakiś pomysł? Pomaganie. Pomaganie. To jest dobre słowo. Ale ja bym powiedział, że to jest raczej. Może inaczej. Pytanie pomocnicze. Wobec kogo stosuje się miłosierdzie? Wobec winnego. Wobec winnego. To jest to słowo. To jest to słowo, którego od was oczekiwałem teraz. Miłosierdzie praktykuje się wobec winnego. W związku z tym, wiecie, znacie tą przypowieść, którą Pan Jezus mówi, tak? Że ten jest, prawda, dłużnik, prawda, był winny i ten Pan mu podarował wszystko, on potem tam gnębił swojego brata o jakieś śmieszne grosze, tak? No to jest to. To jest obraz na miłosierdzie. To jest bardzo ważna cecha chrześcijańska. Bycie miłosiernym wobec tych, którzy zasługują na karę. Wobec tych, wobec których możemy mieć słuszne pretensje. Miłosierny Samarytanin. Miłosierny Samarytanin to jest okazywanie raczej pomocy w potrzebie. Być może to słowo też tak funkcjonuje i to też jest na pewno właściwe rozumienie. To jest słuszna uwaga. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Tak, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Tak. Tu jest miłosierdzie w kontekście sądu, więc raczej w kontekście winy. Ale oczywiście to drugie rozumienie miłosierdzia też jest słuszne. Bardzo ważne, żebyśmy praktykowali to w praktyce, bo inaczej, wiecie, sąd bez miłosierdzia. Bo Bóg zbawił nas przez miłosierdzie. Tak. Bóg nas też zbawił przez miłosierdzie. Brat mówi bardzo słusznie. Jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Potrzęsioną jeszcze w dodatku. Jaki pożytek z tego, bracia moi, jeśli ktoś mówiłby, że ma wiarę, jednak nie miałby uczynków? Nie może go ta wiara zbawić. Jeśli więc brat lub siostra są nadzy i brakować im będzie codziennego pokarmu, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie się, a nie dalibyście im tego, co niezbędne dla ciała, to jaki z tego pożytek? Tak i wiara. Jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Poprzednio było o uczynku miłosierdzia, a teraz jest praktyczne zastosowanie w tym znaczeniu, w tym drugim. Tak jak miłosierny Samarytanin, tak? Czyli jest ktoś w potrzebie, tam było odnośnie sądu, a tutaj jest wyraźnie to drugie zastosowanie. Teraz to zobaczyłem. To drugie zastosowanie, czyli jest ktoś w potrzebie i należy udzielić mu pomocy. No ale w zamian za to ten ktoś mu życzenia składa. No życzę ci, żeby ci się powiodło, żeby ci było dobrze. Tak, najedzcie się i napijcie się. Będę się o ciebie modlił. Będę się o ciebie modlił. O, tata! Tak jest. Trzymam kciuki, tak po świecku bardziej, tak? Żebyś w końcu mógł się najeść. Kochani, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żebyśmy też... Może ja ten temat... nie wiem, czy go pomijać. Dobra, przeczytajmy to. Chciałbym przeczytać, jak jesteśmy usprawiedliwieni, i to jest list do Rzymian.
są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I 9. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. 8:33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. I jeszcze 4:25. Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Jest Tytus 3:5. Zbawił nas nie dla uczynki sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego A głównym tematem jest, jeśli ktoś mówiłby, że ma wiarę, jednak nie miałby uczynków. Czy ta wiara może go zbawić? Kochani, no ewidentne jest, że zbawienie jest z wiary. Co do tego nikt nie ma cienia wątpliwości, kto czytał chociażby te fragmenty, które ja przeczytałem, czy ten, który brat zacytował. Okej. Usprawiedliwienie jest niewątpliwie z wiary. Problem często polega, jak definiuje się wiara. Właśnie, właśnie. Czym więc są nasze dobre uczynki? Chciałbym krótko przeczytać list do Efezjan. Efezjan 2:10. Otwórzmy go, bo ja go jeszcze raz będę po tym cytował, ale już może nie będę go czytał, tylko powiem, że to jest znowu ten 2:10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Mateusza 5:16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 1 Tymoteusza 6, 17-19. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Abyśmy dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki. Bogacić się w dobre uczynki. Wiesz, to straty są. No tu na ziemi tak, ale w wieczności. Byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego albo wiecznego, jak inne przekłady mówią. Kochani, czym więc są nasze dobre uczynki? Potwierdzenie wiary. Owoce. Ale na podstawie tych trzech miejsc. Inwestycją, to jest ostatnia rzecz. Tak jest, inwestycją w przyszłość. Z Mateusza, aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki? Świadectwem. Na zewnątrz. I z Efezjan? Konsekwencją nawrócenia. Konsekwencją nawrócenia, dokładnie. Konsekwencją nawrócenia. Zapamiętajcie sobie te trzy miejsca. One moim zdaniem w 100% definiują, czym są dobre uczynki dla chrześcijan. To są bardzo ważne wersety. Wiesz, w Tytusa pisze, że ozdobą. Ozdobą jeszcze. W Tytusa, no popatrzcie. No tak, no jako panna młoda potrzebujemy być ozdobieni na przyjście naszego Pana, tak? No.
Jeszcze zastanawiam, czy jednej dygresji nie zrobić. Zwróćcie uwagę, że ten Efezjan 2:10 mówi, że zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków. Rozumiecie? My zostaliśmy stworzeni. Kiedy zostaliśmy stworzeni do tych dobrych uczynków? Wtedy, kiedy urodziliśmy się fizycznie? Nie. W Chrystusie. W Chrystusie zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków. Kochani, to jest między... Tak, do których przygotował... To jest między innymi powód, dla którego ja stoję na stanowisku, że niedziela, a nie sobota. Bo sobota jest pamiątką pierwszego stworzenia, które upadło. A niedziela to jest dzień, w którym zmartwychwstał Pan. W pięćdziesiątnicę narodził się Kościół. To jest dzień, w którym po raz pierwszy Pan Jezus ukazał się swoim uczniom jako zmartwychwstały. To jest dzień, w którym pierwszy Kościół gromadził się na łamanie chleba. I oczywiście pośród chrześcijan mogą na ten temat... Chrześcijanie mogą przestrzegać sabatu. Mogą przestrzegać niedzieli, jeśli chcą. Mogą wszystkie dni uważać za równe, jeśli chcą. Natomiast nie powinni się nawzajem do niczego zmuszać. Tylko tyle. Dziękuję za uwagę. Amen. Kochani, jeszcze jedna dygresja. Czy słusznie należy nam się nagroda? No bo tu jest wyraźnie powiedziane, że to jest inwestycja, prawda? Tam gdzieś głos chyba mojej żony słyszałem, która mówi, to jest inwestycja, inwestycja w wieczność. I to nie jest inwestycja taka, wiecie, typu maklerskiego, taka jak w akcje. To jest inwestycja, ta inwestycja jest dowodem wiary. To jest ta hipostaza tego, czego się spodziewamy. To jest warunek, że muszą być czynione z wiarą i z miłością. Tak. Więc to nie może być na zimno i z wyrachowaniem. Dokładnie. Tak. Bardzo słuszna uwaga, bracie. Dziękuję. Z wiarą i z miłością. Z miłosierdziem nawet, siostra mówi. Bardzo słusznie. Z miłosierdziem. Kochani, po pierwsze, co masz, czego byś nie otrzymał? Żeby uczynić dobry uczynek, to musisz coś mieć. Prawda? Widzisz kogoś w potrzebie, nie wiem, masz akurat pieniądze, tak? No i coś robisz. Tak przy okazji zwróćcie uwagę, żeby rozróżniać potrzeby od zachcianek. To są dwie różne rzeczy. Często ludzie te dwie rzeczy mylą. Żeby rozróżniać potrzeby prawdziwe od wyimaginowanych. Potrzeba większego telewizora nie występuje. Okej. Czy mam coś, czego bym nie otrzymał? A może, nie wiem, a może moje talenty są moją własnością i sam je stworzyłem w sobie, tak? Oczywiście, że nie. Nie wiem, prosta rzecz, podwiozę cię, bracie, do domu. Wczoraj tam kogoś podwoziłem. Czy ten samochód mój to jest mój tak naprawdę? Wszystko, co mamy, jest od Boga. Prawda? My jesteśmy tylko szafarzami na krótki czas tych rzeczy, które należą do Boga. Myślmy o swoim portfelu jako o portfelu Bożym. Myślmy o swoich nogach jako o nogach Bożych. Myślmy o swoich rękach jako o rękach Bożych, swoim umyśle, oczach, wszystkim tym, co mamy, naszym mieszkaniu, jako o mieszkaniu Bożym, jako o Bożym Kościele. Myślmy o tym w tych kategoriach, bo to wszystko nie jest nasze. Nasze ciała przecież nie są nasze. Są świątynią Ducha Świętego. Oczywiście, o ile są. Druga rzecz. Kto przygotował dla ciebie dobre uczynki? Bóg. To wynika z obdarowania. Każdy jest indywidualnie obdarowany, tak, aby tym darem służyć. Każdy jest indywidualnie obdarowany, aby służyć tym darem. Tak. Tak. Tak, kochani. Bóg przygotował dobre uczynki dla nas, abyśmy w nich chodzili. To jest bardzo ważne,
Żebyśmy zrozumieli, że to nie myśmy wpadli na ten genialny pomysł, że tu można coś dobrego zrobić, ale to Bóg stawia nas przez działanie swojej opatrzności w pewnych okolicznościach takich, że możemy coś dobrego zrobić. Kochani, to jest przywilej! Kochani, kiedyś nauczyłem z pierwszego listu do Tymoteusza. Jest tu ktoś, kto był na tych moich nauczaniach? A, Nina, powiedz, jakie jest trzecie najważniejsze stanowisko w zborze? Żona. Nie. Nie pamięta. Pierwszy jest? Starszy, tak? Drugi? Diakon. A trzeci? Wdowa. Wdowa jest trzecia. Czemu? Bo wdowa sprawdza serca. Wdowa sprawdza serca. Wtedy, kiedy się modli, kiedy woła do Boga, to może spowodować tylko dwie reakcje. Próba niezauważenia jej potrzeb albo przyniesienia jej pomocy. I to mówi o tym, kim naprawdę jesteś w swoim sercu. To potrzebujący są na trzecim miejscu, jeśli chodzi o ważność ich służby w zborze. Dlatego Bóg dopuszcza, że czasami mamy potrzeby. Wiecie, u nas nie ma skrajnej nędzy. Socjal kwitnie, że tak powiem, 500, 600 plus, nie wiem, ile tam jeszcze. Także, no, ale przecież jakieś potrzeby mamy, prawda? Te dobre uczynki przygotowane przez Boga, to są właśnie potrzeby naszych sióstr i naszych braci. Nie tylko finanse. Nie tylko finanse. Żebyśmy je potrafili widzieć, dostrzegać, a nie udawać. Ach, co on tam? Ja idę, nie mam czasu na to. Twoje serce się właśnie sprawdza. Jaki jesteś w środku? Wreszcie, skąd masz swoje zdolności? Wiecie, co jest w tym pierwszym Piotra? Nie wiecie? Wiecie? Krzysiek, powiedz, co tam jest. Tam jest zachęta do szafarzy, że tymi dobrami, które posiadacie, zarządzajcie jako mądrzy zarządcy różnorakiej łaski Bożej. Nie wiem. Tak? Mnie się wydaje, że tam jest o tym, żebyśmy nawzajem sobie służyli każdy tym darem, który od Pana otrzymał. Tak. Okej, dobra. Kochani, każdy otrzymał od Pana zdolności, które ma. I to są zdolności różne. Ja ostatnio o tym mówiłem. Gdzie ja ostatnio o tym mówiłem? Co? Gdzieś mówiłem o tym. I wiecie, zdolności mogą być różne. No, mówiłem już o finansach, mówiłem już o zdolnościach intelektualnych, mówiłem o naszych rękach, nogach, mieszkaniu, czym tam jeszcze, tak? W Zabrzu ostatnio o tym mówiłem przecież. Mówiłem, że niektóre dary są nam dane na długo. Wzrok na razie wciąż jeszcze mam niezły, chociaż już mogę być w potrzebie, bo już okulary tu leżą. Na zawsze nam nie jest dany ostry wzrok. Korzystajmy z niego do Bożej służby, dopóki go mamy. Kochani, na zawsze płodność jest Bożym darem. Dziś bardzo się niewiele na ten temat mówi. A szkoda, ponieważ Boże przykazanie, pierwsze dane ludzkości, bądźcie płodni, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, nigdy nie zostało odwołane. Płodność jest dana na krótko. Płodność jest dana na krótko. A dziś się tak niechętnie o tym mówi. A ja bardzo chętnie o tym mówię i będę o tym mówił. Wreszcie są takie różne dary, które Bóg daje niekoniecznie w akcie urodzenia się, czasami w związku z Jego służbą. Ja na przykład nie mam naturalnego daru przemawiania. Ja się jąkam, mnie to idzie ogólnie słabo, ale to, co widzicie, to się narodziło w kontakcie z Bożym Słowem, pod wpływem Jego działania. I to jest też coś, co chciałbym, żeby Bóg używał dla swojej chwały. Jąkanie też może być darem, takim dość uciążliwym, ale... Słuchać bardziej uważa. Tak, tak. Czas na przemyślenie. Dziękuję. Podnieśliście mnie na duchu. Słuchajcie,
Mówiłem kiedyś na temat Samsona, który posiadał niezwykły dar. Niezwykły dar, mianowicie nadludzką siłę. Był facet w stanie tysiące ludzi zabić szczęką osła. Był w stanie wyrwać bramę miasta Gazy. Chlast wyrwał ją i zaniósł ją 60 km na wzgórze naprzeciw Hebronu. 60 km niósł bramę. Nie wiem. To tylko on wie. To dobre. Sam sobie na to zadałem pytanie. Nie wiem. Nie wiem, po co on to niósł. Ale posiadał takie zdolności. On w ogóle bardzo wiele rzeczy robił, tak jakby, no, takich fajerwerków. Bardzo wiele robił. Podczas kiedy, gdyby użył swojego daru w służbie swojego plemienia, to wiecie, no, te miasta by się zbyt długo nie broniły z wyrwanymi bramami. On by był w stanie naprawdę przechylić szale zwycięstwa na stronę pokolenia Dan. W efekcie tego, że on używał tych darów dla samego siebie, to co się stało? Danici zarazili się bałwochwalstwem. Powstał jeden z ośrodków kultu bałwochwalczego w Izraelu. Potem ten kult bałwochwalczy się rozlał na cały Izrael po rozpadzie królestwa na północne i na południowe. W efekcie zniszczona została północ, potem zniszczone zostało południe. Powiem wam więcej, plemienia Dana nawet nie ma w objawieniu świętego Jana. Kochany, użycie twoich darów, pełnienie dobrych uczynków przez ciebie będzie miało wieczne konsekwencje dla ciebie i dla twoich sióstr i dla twoich braci. Wieczne konsekwencje będzie miało. Jeszcze jedno pytanie. Skąd twoje chcenie i wykonanie jest? Bóg daje chcenie i wykonanie do czynienia dobra. Bo my sami to chcemy czego? Wygody, rozkoszy, tak. A Bogiem ich brzuch, tak? To jesteśmy my sami. To jest to nasze genezis, to nasze pochodzenie naturalne. Ale obecnie to będzie czwarta wersja. Będzie. Będzie. I to jest... To są cztery powody. To są cztery powody, dla których nie jest rzeczą słuszną, że otrzymamy od Boga nagrodę za nasze dobre uczynki. A jednak ją otrzymamy. Kochani, zapamiętajmy to. Nawet nasza nagroda jest darem łaski od Boga. Ponieważ we wszystkim składa się ona z Bożych darów. To jest łaska od Boga. Nawet nagroda, którą otrzymamy. To są zasługi Jezusa Chrystusa. To są zasługi Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki Jemu. Co może zmniejszyć naszą nagrodę za dobre uczynki? Mówiłem już o tym trochę dzisiaj na początku. Otrzymywanie nagrody za nie już tu i teraz. Ja wiem, że jestem w tej kwestii kontrowersyjny, ale ja uważam, że starsi, czy jakkolwiek się tam zwie, pastorzy, którzy są pracownikami etatowymi, otrzymują zapłatę za to już tu i teraz. W związku z tym ja nie wiem, na co oni liczą w wieczności, chyba że dalece przekraczają zakres swoich obowiązków. Bo to jest dość ważne. Wdzięczność też. Nadmierna wdzięczność, czy też oczekiwanie na wdzięczność, to też to nas okrada w górze. Niech nie wie lewica, co czyni prawica. Tu daj. Jak dajesz? Żeby nawet nie widzieć tego. Modlitwy publiczne, a jakże? Są ludzie, którzy się potrafią modlić w taki bardzo wzniosły sposób. Ja nie wiem, ja nie oceniam ich serc. Ale wiecie, naprawdę nie jest to istotne w twoich kontaktach z Bogiem, żeby twój brat, nie wiem, podziwiał to, jak się modlisz. Natomiast owszem, on ma doznać zbudowania. On ma doznać zbudowania, widząc twoją wiarę. Zechciej to rozróżnić, kiedy się modlisz. Zechciej to rozróżnić. Macie jeszcze jakieś pomysły, co może umniejszyć naszą nagrodę? To, co powiedziałem, wiara i bez miłości.
Tak, tak. Również te uczynki, które są czynione bez wiary i bez miłości. Samozadowolenie może umniejszyć naszą nagrodę w górze. Bardzo słusznie. Na pokaz. Czynienie na pokaz, tak. Czynienie na pokaz pewnych rzeczy. Takie, zobaczcie, jaki ja jestem dobry, nie? Złe motywacje. Złe motywacje. Złe motywacje. Ale czy jesteśmy absolutnie czyści w naszych motywacjach? Nigdy nie będziemy tu na ziemi. I będziemy o tym mówić przy okazji, że każdy uchybia. Nawet mistrz, absolutny mistrz retoryki, Jakub Sprawiedliwy, przyznaje się do tego, że uchybia w mowie. Będziemy o tym mówić. Kochani, złe motywy mają w nas trzy poziomy. Pierwszy jest ten najbardziej prymitywny, od którego mnie zawsze śmiech bierze, żeby widzieli inni. Drugi to jest taki. Może nikt nie widzieć, ale popatrz, Panie Boże, jaki ja jestem dobry. I to jest jeszcze bardziej obrzydliwe od pierwszego. I jest jeszcze trzeci. Choćby Boga nie było i nikt tego nie widział, mnie na to stać. Pamiętajcie o tym. Nasze serce jest przewrotne. Chyba że znajdziecie jakiś czwarty. Ja jak do tej pory doświadczyłem tych trzech. Beata? Tak. Tak. Tak, czyli ludzie, którzy wyróżniają się jakimiś szczególnymi uczynkami, mają tendencję do pogardzania tymi pozostałymi, wywyższania samych siebie. Proszę. No właśnie, to w związku z tym można komuś pomóc w taki sposób, że ten ktoś będzie bardzo cierpiał, bardzo go to zaboli, będzie czuł się skrzywdzony, bo ja komuś dam samochód, masz was, który kupię fajniejszy. Albo masz to, bo ja sobie zrobię coś innego i ta osoba poczuje to, że rzeczywiście jest niżej od kogoś uposażona i tak się może poczuć źle. Czy nawet pomagając, można kogoś skrzywdzić. Tak. Nie ma właśnie dobrych tak. Motywacji. Tak, to jest bardzo słuszne. Można kogoś, ja to powtórzę, bo tam słuchają, ja to powtórzę krótko, można kogoś skrzywdzić, nie dając, pomagając mu w sposób taki, żeby on poczuł się gorszy. To jest bardzo, bardzo uwłaczające. Kochani, nie? Ale to jest kwestia serca, nastawienia serca. Jest czasami trudne. Wiecie, ja na przykład, mi jest łatwiej komuś coś dać niż wziąć. Ja się przyznaję do tego, jestem cielesny. To jest pycha. No, naprawdę. Beatko? Na mięsożerców. Kochani, to jest narastający problem także w środowiskach chrześcijańskich. Uczłowieczanie zwierząt i takie nadmierne biadolenie nad ich losem. Ja nie mówię, że mamy być okrutni dla zwierząt, nie. Ale nadmierne biadolenie, zwróćcie uwagę, jak zmieniły znaczenie słowa. W tej chwili psy się adoptuje. Adoptuje to się dzieci, a nie żadne psy. Szczury się adoptuje. No, kochani, no, to jest już religia na poziomie hinduistycznym prawie. No. Zdajmy sobie z tego sprawę. A w kwestii tego jedzenia ostatnio czytałem taką historię gościa, który dostał pracę w restauracji dla wegan. No i mówi, że w życiu nie widział tak pełnego pychy, tak pełnej pychy grupy ludzi, jak właśnie oni. W związku tylko z tym, co jedzą.
Wiecie, w naszych czasach Bogiem ich brzuch nabiera nowego znaczenia. Nie chodzi już o obżarstwo. Chodzi raczej o tą gatunkowość bardziej. On nie je, on nawet marchewki całej nie zje, bo zabije istotę w ten sposób. Ale gotując wodę zabija miliardy biednych, niewinnych jednokomórkowców. Tego w ogóle nie bierze pod uwagę. To tak na marginesie, nie? No, kochani... To jest też taka pycha z poprawności doktrynalnej. Która się tak może wyrażać, dziękuję Ci Boże, że nie jestem taki ludzie, zielonoświątkowcy, katolicy. Ojej, dziękuję Ci Boże. Tak. Ale jeszcze jest końcówka Nehemiasza. Ona mnie zawsze zastanawia. Końcówka Nehemiasza? Dobra. Gdzie Nehemiasz mówi, co zrobił, po czym mówi takie zdanie, wspomnij na mnie, tak. Boże, dla mojego domu. Tak. Tak. Z drugiej strony, coś mi tu nie gra. To jest, ja mam tutaj osobiście znak zapytania, ale wrzucam to też wśród tych rozważań. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bo rzeczywiście Nehemiasz tak mówi, popatrz Boże, zrobiłem to i tamto i tamto, wspomnij mi to, tak? Nie? Jak tam jest? Nie w tym kontekście. Proszę. Że przytoczę taki dwuwiersz polskiego poety, który mówi tak. Potęgą własnych nie garć sił, lecz nie mów cuda tworzę, bo ten, co wielki w czynach był, był wielki w pokorze. Amen. Czyli nie wolno zaniedbywać, ani powiedzieć jestem śmieciem, kiedy nie jestem śmieciem. Tak. Więc wiecie, nasze serca są tak podstępne, że wiecie, widzieliście, jak bardzo rozpoznawalna jest zakonnica. Szybko. Bardzo, nie? Bardzo szybko. Dlaczego? Dlatego, że jej ubiór jest tak absolutnie skromny, że jest rozpoznawalna na kilometry. No tak jest, to jest przykład tego, o czym w tej chwili mówimy, tak? Ale jak idzie 100, to nie odróżnisz. Jak 100, to wtedy nie rozróżnisz. Ale na ulicy od razu, tak? Człowiek czuje jak na Antarktydzie. Dobra. Mariusz. Oj, ty. Dobra. Martwa wiara. Jeszcze 5 minut. Jaki pożytek z tego, bracia moi, że ktoś mówiłby, że ma wiarę, jednak nie miałby uczynków? Czy ta wiara jego może go zbawić? Jeśli więc brat albo siostra są nadzy, już to czytaliśmy przed chwilą, idźcie, i to jest, czemu to po raz drugi? Dlatego, że jest to kontynuacja tematu z 1:26 do 27. 4 minuty. Nie. Aha, tak. To jest kontynuacja tematu dotyczącego języka i niesienia pomocy potrzebującym. Podczas kiedy tutaj mamy takie mówienie, że jest się wierzącym, nie oznacza, że tak jest. To jest bardzo ważne. Bardzo, bardzo istotny błąd, który popełniają chrześcijanie, ponieważ jest powiedziane tak, że kto wyzna ustami swoimi zbawionym będzie, i do dziś na ewangelizacjach mówi się ludziom, że powiedzieli na głos, że Jezus jest Panem. No i kochani, prawda jest taka, że wypowiedzenie czegoś nie jest wyznaniem tego, ponieważ wyznanie to jest coś, co jest prawdą w moim życiu. To jest bardzo ważne, żeby rozróżnić tą różnicę. Tak więc, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, no to mówi. Na razie tylko mówi, tak? To jest znany mechanizm. Znany. Ani obrzezanie, nie obrzezanie nic nie znaczy, ale wiara czynna w miłości. Tak.
To jest znany mechanizm. Znany mechanizm, mechanizm, na który jest nieodporna nasza psychika. Mianowicie wtedy, kiedy coś powiemy, to odnosimy wrażenie, jakbyśmy to zrobili już. I to jest pułapka, w którą się sami łapiemy. Powinniśmy zdać sobie z tego sprawę. No ten też, też najedzcie się i ogrzejcie. No to tak jakbyśmy już pomogli tej osobie, a jeszcze nic nie zrobiliśmy, ale my już się czujemy dobrze, my już nagrodę dostaliśmy od samych siebie, już się pogłaskaliśmy, tak? No. Ale jak nic nie umiemy, to jest ten dobrze. Jak nic? Jak co? Jak nic nie umiemy, to jest ten dobrze. Czemu? Jak? Nie potrafimy. Aha. Aha. Na czym więc polega martwota wiary? Na tym, że ona się nie przekłada na życie. Na tym polega martwota wiary. Pamiętamy, że poprzednio było o ocenianiu na podstawie oczu. Robieniu coś przez gadanie. Cały czas tematem są pewne pozory. Pewne zewnętrze, bez prawdziwego zaangażowania siebie. Ja nie widzę, żeby tu cokolwiek niezrozumiałego było w tym tekście. On jest całkowicie jasny. Krótko mówiąc, jeśli widzisz kogoś w potrzebie, jedynie życzysz mu dobrze, to nie masz prawdziwej wiary. I teraz widzisz, Krzysiu, jest punktualnie.